Witajcie moi kochani, z tej strony Mgiełka i mamy środę, czyli aktualizacja. W dzisiejszej aktualizacji. Pomóż Tomasowi Rockwell. Witamy w tym tygodniu aktualizacji, w której mamy okazję kolejny raz pomóc rodzinie Rockwell. Pomóż Tomasowi znaleźć drogę do domu. Tomas Rockwell spędził wystarczająco dużo czasu w bunkrze w Eponie, po tym jak zatruł się wodą bagienną Pi. Jego syn Edward próbuje sprowadzić go do domu, ale próbuje twojej pomocy. Jedź i porozmawiaj z jego matką Lisą w Nowej Grani, aby pomóc Tomasowi zjednoczyć się z rodziną. I tak, jedziemy. Tutaj jeszcze informacja, że aby rozpocząć te zadania, musisz ukończyć zadanie, w którym pomagasz Isabel Stonefield odnaleźć konia Atlasa, a także tę, w której Edward Rockwell ucieka z domu. Wszystkie, jak pamiętam, robiłam, więc możemy już spokojnie jechać na prom i pewnie czekać. O nie, jest, dobra, no to szybko jedziemy. I tak, te zadania są w Eponie, więc tak jeszcze informacyjnie, jeżeli ktoś nie ma Epony, nie będzie miał tych zadań. Zadania odblokowuje się, jak zrobi się zadanie. Pamiętacie może, jak się wchodzi do bunkra, to tam był ten taki zielony gościu. No i to tak dla przypomnienia, po tym jest dalszy ciąg tych zadań. Nie wiem, co będzie w tej aktualizacji, zupełnie nie wiem, poza tym tutaj opisem Star Stable, ponieważ nie oglądałam wcześniej filmików na temat dzisiejszej aktualizacji. Po prostu weszłam i od razu na żywioł idę. Jak pamiętam, ostatnio ten zielony gościu, czyli Tomas Rockwell, chciał mnie zjeść w ostatniej aktualizacji właśnie z nim, także nie było za miło. Postaram się czytać wypowiedzi tych postaci, ale póki co nie mam mikrofonu i muszę dodawać narrację, a na tym małym ekraniku tak średnio je widać. Więc przepraszam Was, jeżeli czegoś nie przeczytam lub przekręcę jakiś wyraz. Zaraz dojedziemy, sprawdzę tylko, czy się nagrywa i czy wszystko jest ok i będziemy mogli zacząć odcinek, bo wiecie, jakby to było, jakby się nie nagrywało. Ok, zaraz do Was wracam. Ok, wszystko jest w najlepszym porządku, jedziemy więc do Nowej Grani. To chyba jest w Nowej Grani, jak pamiętam. W ogóle Epony ja tak średnio znam, więc wybaczcie, ale muszę się wspomóc. No i dobra, jedziemy dalej. Lagi są straszne, dużo osób chyba próbuje naraz zrobić te zadania, więc nie dziwię się, bo te zadania są dosyć ciekawe i zawsze się coś w nich dzieje. Więc, po co ja tu lecę? Nie, ja sobie wezmę tą podwózkę. Po co ja tu lecę? Wróć. Ja mam przecież, odblokowałam tą podwózkę. Przepraszam Was, że ja mam tak dużo niezrobionych reputacji w moim dzienniku zadań, no ale no, nie mam kiedy ich robić. A w ogóle jak już jest jakaś wolna sobota czy niedziela, to mi się nie chce. Ale obiecuję Wam, że wezmę się w końcu za nie, bo jak widzicie, niedużo brakuje mi do 19 poziomu, a od mojej przyjaciółki Adrienne Catfire słyszałam, że ta reputacja z rybami u pana Trouta dużo daje. Postanowiłam nie przecinać tych podwózek i takich promów, czy tak jechania tego, bo po prostu przez ten czas jeszcze coś sobie pogadamy, więc. I tak, i gdzie my to tu mamy? O, moja kuteczka mgiełeczka tutaj przyszła do mnie, mgiełka moja. Niedobry kotek. Przepraszam Was, ale po prostu przyszła mi i się łasi. Zostaw. Dobra, jedziemy dalej. Jak będzie tu jakieś szuranie, to przepraszam bardzo, ale to mgiełka mi tutaj przeszkadza.
Okej, okay. I jest Lisa Rockwell, trochę podobna do Elizabeth, trochę bardzo. I co pani Rockwell od nas chce? Magdalena, mój biedny, kochany, ani słowa, musimy go dogonić, zanim odnajdzie ojca. Fatalnie byłoby, gdyby Edward zobaczył Tomasa w takim stanie, nie mówiąc już o tym, jak poczułby się sam Tomas. Mówisz, Magdalena, że Close Shadow da radę i uda się nam dogonić Edwarda, zanim dotrze do bunkru? Okej. Okay. Trzymaj się, Edwardzie. Mama już do ciebie... mama już do ciebie biegnie. O, aha. No dobra. No, nie przewidziałam tego. Nie spadnie? Nie spadnie. Dobra, jedziemy. Nie przewidziałam tego, że ona będzie na mnie siedzieć. No ale w sumie jakbym miała ją dowieść. No dobra. W każdym razie to i tak lepiej wygląda, jak ona siedzi tak bokiem, niż jak w poprzednich zadaniach, na przykład jak uratowaliśmy tam z tego Wybrzeża Smutku, dobrze mówię? Tą rodzinkę i oni tak dziwnie rozkrakiem siedzieli. Kiełka, nie licz się. Sio, sio, sio. Dobra. Przepraszam was, ale z kotami to kłopoty przy nagrywaniu. Dobra, to będzie teraz nudne, bo my jedziemy, leczymy się. A żeby przez most przeskoczyłam. Dobra, jest dobrze. W ogóle wzięłam dzisiaj mojego szybkiego konia, bo wiem, że z tymi zadaniami z rodzinką Rockwellów to jest raczej jazda. Tak, co to za gra bez dźwięku? W ogóle gra bez dźwięku to nie gra. Ale trochę za głośno chyba. Sprawdzę. No dawaj, no nie. O, i teraz będziemy bawić się słuchaczkami. Świetnie. Dobra, zostań, nie mam siły do ciebie. Jedziemy dalej, bo jak to powiedziała nasza Lisa, nie ma czasu do stracenia, bo jej synek goni za ojcem, który to ojciec go zje i takie bla 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 bla. Nie no, ale tak na serio to nie wiedziałam, że on się zatruł wodą od pi. Gdzie on się tam ten chodził u niej do tej pi? Przecież to jest DZW, daleko to jest. On się w ogóle gdzieś tam do niej zapuszczał. Dobra, nieważne. Ważne, żeby mu pomóc. Misja taka będzie, mam nadzieję, dużo dająca PD. Kiełka. Ciągle łyczko moją. Przepraszam bardzo, ale kotek pieszczoszku. Pieszczo mruczysz. Dobrze. Okej, jesteśmy już tutaj. Kiełka, patrz. Jedziemy z Lisą na grzbiecie, widzisz? Jedziemy. O, synek wszedł już. O nie, spóźnimy się. Nie ma czasu na rozmowę. Muszę wejść do bunkra. Idzie ze mną Magdalena? No idę, ale ona biegnie w zwolnionym tempie. No idę, a co mam? Czy czekać? Nie sterczać? Chyba nie. Ale ściszę muzykę, bo tutaj w bunkrze jest, jak pamiętam, taka muzyka trochę taka, wiecie, nie najładniejsza. Ale dobra, no i jesteśmy. Dobra, biegniemy. Kompletnie nie pamiętam drogi w bunkrze. Kompletnie nie pamiętam, więc będę błądzić. No i tak, i ta muzyka. Ojeju, muszę trochę ściszyć, bo czuję niepokój, a przy nagrywaniu nie mogę czuć niepokoju, bo to wiecie, jak to będzie. Przecież muszę tutaj mówić, a nie się bać. No i pewnie się zaraz... Ale ładnie tu... No i nie, przepraszam, że strasznie... To już mi komórka tutaj, Facebook wiadomości przychodzą, przepraszam bardzo. No i gdzie jest ten Tomas? O, dobra. Pokaż swoją twarz, tchórzu. Wiem, że tam jesteś, słyszę cię. O, synek. No naprawdę, tchórzu do ojca. Ale Edwardzie, musisz zrozumieć, że nie zamierzałem cię opuszczać. Nic na to nie poradzę. Rany. Oj, trucizna działa
mocniej. Lisa, Magdalena, miło was widzieć. Muszę zabrać stąd Edwarda. No tak, tylko nieważne co się stało, musisz do nas wrócić, tato. A ja tam stoję z tą... Edmundzie, Edwardzie, przestań, bardzo chcę być z wami, ale po prostu nie mogę przebywać wśród ludzi, mając w sobie truciznę. Och, żegnaj moja wspaniała rodzino. Nie, tato, nie odchodź, achr. Nie rozumiem, jaka trucizna? Ano taka. Taka, od pi. Dobrze, Elisa, co masz mi do powiedzenia? Powiem ci. To masz mi do powiedzenia, właściwie do jego. No to dalej. Obawiam się, że masz rację, Magdalena. Chlip, chlip. Nie możemy pomóc Tomasowi, lepiej chodźmy stąd. Nie chcę, żeby Edward widział Tomasa w takim stanie. Rób, co mówię, Edwardzie. Wyjdź. Powiem ci więcej na zewnątrz. Opuść bunkier. Bardzo z chęcią. Kiełka. Się wtorobniłaś do nagrywania. Wtorobniłaś się. To roboniłeś się, moje kochanie, moje kochane. Może wam pod koniec filmiku jej zdjęcie zamieszczę tutaj. Bo koniecznie chcę się znaleźć na YouTubie, po prostu. Koniecznie się wpycham. Dobrze. Co my tutaj mamy? Za... O, koń ma na imię Rocky. No, okej. Okay. Edwardzie, przestań. Dlaczego przychodzisz tu sam? Nie rozumiesz, jakie to niebezpieczne? Nie rozumiem. Mamo, dlaczego mi nie powiedziałaś, że tata jest chory i mieszka w bunkrze? No, ale to chyba wiedziałeś, że on mieszka w bunkrze, skoro tu przyszedłeś. Nie rozumiem, ale dobra. Przestań mnie niańczyć. Co? Znać alchemika. Edwardzie, wiem, że nie jesteś już dzieckiem, ale twój tata jest bardzo chory. I bałam się, jak zareagujesz na spotkanie. Gdyby coś ci się stało, nie, ale tata jest chory i potrzebuje mojej pomocy. No dobra. Przepraszam was, że ja tak czytam, ale po prostu mam tu małe okienko, strasznie małe i ja nie dowidzam niektórych wyrazów. Jak będę miała mikrofon, to będę wam czytać już na bieżąco. Pewnie będą hejty i łapki w dół za to, no ale co uda mi się, to przeczytam. Pomóc tacie, czy możemy? Nic nie możemy zrobić. Myślisz, że dasz radę, Magdalena? No właśnie, w jaki sposób możemy podejść Tomasa, Magdalena. Co mówisz, Magdalena? Jeśli uda nam się zmieszać korzeń i rozwiskie z jego jedzeniem lub czymś, co twoim zdaniem powinniśmy zrobić, Magdalena? Użyć balsamu do ust z korzeniem jorwickim? Serio? Mówisz, że tata przechodzi do naszego domu i mama zawsze całuje. Całuje? No i co niby, że... Jak ona ma to mu włożyć do ust? Przez pocałunek? O matko. Ciekawie się robi. Myślę, że przygotuję sobie balsam. Nie wiem, gdzie dokładnie mieszka, ale jego dom jest podobno osobliwy. Magdalena, jesteś genialna. A daj spokój, przecież ja nawet tego nie wymyśliłam. Co ty? Nie jestem genialna. Daj spokój. Korzeń jorwicki do balsamu do ust. Poszukaj alchemika wiosek księżycowej Sierpiu i jej okolicy. Lub jej okolicy. Ta. I oczywiście ja wpadłam na ten pomysł, a nawet o takim korzeniu nie miałam pojęcia. Jak ja lubię SSO, ja tu mogę być bohaterką, a nawet nic nie robię, nie?
Przepraszam za moje śpiewanie, ale po prostu osobliwy dom. Osobliwy dom. Osobliwy dom. O. I trafiony za pierwszym razem. Fredrik. A kim ty jesteś, hihi? O kurczę, ale się gościu trafił. Ahoj Magdalena, jestem Fredrik. Bardzo mi przyjemnie. Zawsze to niemiło mieć kogoś usta otworzyć. Haha, zwykle zanurzam się w swoim małym świecie, więc rzadko umiem okazję do rozmowy, zwłaszcza właściwie to nigdy. Hihi. Widać, że nigdy. Jaki dziwny się tam gościu trafił. Co nie mgiełka? No. Wygląda na to, że masz jakąś sprawę. No gdybym nie miała, to bym tu nie przyjeżdżała. Halo. No tak. A więc zastanawiasz, czy jestem dobrym alchemikiem. Nie dobrym, wręcz genialnym. Tak. Czy mogę sporządzić balsam do ust? Oczywiście, to proste. No tak. Taka samochwała w kącie stała. Co, nie mgiełka? No, to moja ci pomocniczko przy odcinku. Mówisz, że potrzebujesz mojej pomocy. W takim razie najsłodszych owoców, jakie rodzi ziemia. Co myślisz o smaku truskawkowym albo wiśniowym? Ale po co? Człowieku, ja chcę to tylko z korzeniem jorwickim, nic więcej. Mówisz, że potrzebujesz balsamu do ust z korzeniem jorwickim. Czy próbowałeś kiedyś korzenia jorwickiego? Smakuje gorzej niż stare przepocone skarpety. No fajnie. Niby jak Rockwell będzie chciał pocałować swoją żonę? Śmierdzącą starymi stęchłymi skarpetami? Mówisz, Rediko, o tragicznych losach rodziny Rockwellów. No. I co, pewnie dostanie paniki? Tak. No jak mówiłam, dostał paniki. No i po co ja mu to mówiłam? W ogóle ja bym mu tego nie mówiła, ale oczywiście musiałam powiedzieć. Znaczy nie ja, ja Magdalena Turtelord. Tak. I teraz będzie zaraz panika, że w Japonii jest straszny wirus. A może ja nawet jestem zarażona? Przecież ja tam przebywałam koło niego. No tak, tralalara do krwoobiegu. Traci zmysły. Słyszysz mgiełka? Tu jakiś horror się szykuje. No, mówię ci, mówię. Sam wirusa, a jak to bardzo agresywna i nieprzewidywalna. Przenosi tę klątwę na innych. Cała wioska jest zagrożona. No ślicznie. Przeze mnie cała epona może zginąć. Haha. Uff, masz szczęście, że nie zostałeś zarażona. No uff, też jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Nawet nie wiem, jak. I co, mgiełka, teraz będziesz mi tu leżeć? No dobra. Wybacz mi, chcę tylko powiedzieć juhu! No ta. Tak trochę. Taki trochę szalony profesorek, Fredrik. Spisałam książkę z wieloma receptorami. Czy mogłaś mi ją przynieść? A, książeczkę, dobra, przyniosę ci książeczkę. A co tam? Da ci się ją znaleźć, hihi. A co, taka mała? Przydatna książeczka. Dobra, ale co, gdzie mam jej szukać? Książeczka? Przecież to jest księgisko jakieś. Ciężko było ją znaleźć? Aha, no raczej nie. Ciężko było ją przynieść. Jezus Maria, i on chce, żeby to ludzie czytali. Ach, profesorku, za dużo siedzisz sam.
za dużo. Więc ale zobaczcie, jak mi PD ładnie rośnie. A teraz zobaczymy. Przewróć stronicę dalej. Ok. Patrzę tak szybko, jak się da. Przewróć stronicę tutaj. Mam już prawie wszystkie, ale no nie kosmyk. Przecież on mnie zaraz zadrapie i będzie tragedia w 4 aktach. A ty, Mgiełka, jak sądzisz? Będzie tragedia? Zadrapie mnie? Ciebie to nie znam, chodzi tylko pieszczoszku. No. Odrobina Tomasa. Już łatwiej byłoby od Thompsona zdobyć ten kłaczek. A, tak, od Thompsona kłaczek, przecież on nie ma głowy. Jestem mądra. Jak diabli. Mądra jestem. Przeszok. Boże, od Thompsona kłaczek, czy wy mnie słyszycie? Jakim cudem kłaczek od Thompsona? Przecież on nie ma głowy. A co dopiero włosów? Dobra. Sorry, nie jestem dzisiaj w formie. Dobra, trudno. Jakoś wykonamy to trudne zadanie. Przynajmniej to nie jest Thompson, tylko Thomas, więc wiecie. I papa Cloud Shadow, muszę cię zostawić, moja Terabity kochana, ty. No dobra, i znowu przyciszamy, bo tutaj będzie ta muzyczka, której nie lubię. Zobaczcie na odwagę. Ja się nie zdobyłam. W ogóle mówią mi, że ja się zdobyłam, a ja wcale się nie zdobyłam. Nie wchodzę tam. Jezus Maria, on tam chodzi. Ciekawe, co będzie, jak mnie złapie. Nie chcę skończyć jak ropucha zielona. Chociaż lubię ropuchy, ale pomińmy ten fakt. No i gdzie ten kłaczek? Co, ja mam mu wyrwać z głowy? Przecież on chodzi i on razi tym czerwonym. W ogóle pozdrawiam bardzo Georgię Wolfyard, która jest moją koleżanką, bardzo dobrą. I bardzo, bardzo ją ściskam i pozdrawiam na odcinku i obiecuję, że jak będę następny odcinek nagrywać, to będzie Georgia z tobą. Tak. Geo, ty moja kochana. Dobra. To na tyle informacyjny. Kłaczek mamy, więc uciekamy. Nawet się nie czuję, że rymuję. Giełka! Ej! No. Moje kłacisko. Zostaw! Dobra. Jak masz humor, to się baw. Ja i tak. Tylko kablów nie rusz. Nie rusz kablów. Dobra. Jedziemy. Ogórek ma garniturek. Zielony jest jak sznurek. Dobra. Muszę sobie podśpiewywać, bo droga jest długa. No tak. A jeszcze tak informacyjnie, widziałam, że SSO dodało, nie wiem dokładnie właściwie, co to jest, ale to jest muzyka do słuchania sobie poza grą, tak na jakiejś aplikacji. Co prawda jej nie używam, ale możliwe, że będę. I tam jest właśnie muzyka z Epony, w której jesteśmy. I ze Starshine Legacy. To jest bardzo, bardzo fajne. Bo tutaj normalnie nie możemy tej muzyki usłyszeć. Chyba, że gramy w Starshine'a. Ale jeżeli ktoś nie ma Starshine'a, a obecnie jest bardzo, bardzo ciężko dostępny, żeby w ogóle go jakoś kupić, to może z niego tę muzyczkę taką fajną, taką trochę tajemniczą, taką trochę, wiecie, że ciarki przechodzą. Możecie sobie ją posłuchać właśnie na tym
właśnie na tym nowym tym aplikacji. Czy aplikacja nie jest nowa, ale tam możecie znaleźć właśnie tą muzykę. Dobra, teraz już trochę wróćmy do tego, co robimy, a mianowicie sporządzamy eliksir odmiany. Co znowu jest na czas i co znowu jest trudne i tego się obawiałam. No ale dobra, nie jest źle. Czas tak szybko nie ucieka. Pamiętam, jak zaczynałam grę i się męczyłam z tym, żeby robić podkowy, ludzie, co to było, czy gwoździe nawet. Dobra, to wszystko? Wszystko. No dobra. Dobra robota. Balsam jest gotowy. Koniec. Razem. Ale przecież ja sama to robiłam. Co za niesprawiedliwość. Zawsze mówią, że zrobią ze mną coś razem, a ja zawsze muszę potem robić sama. Wykorzystują mnie do wszystkiego. Uduszę kiedyś was, uduszę. Uduszę was wszystkie postacie z SSO. Jak tutaj stoję, to ja was uduszę po prostu, jak jeszcze raz mi coś każecie robić. Dobra, przejedziemy sobie tą drogą, którą najbardziej lubię, a mianowicie kamyczkową. I pędzimy do rodziny Rockwellów, a w zasadzie żony i syna Rockwellów, bo pan Rockwell siedzi na bunkrze i straszy. Pewnie jak zamrzycie się zgubię, bo nie byłabym sobą, gdybym się nie zgubiła. No dobra, jest droga, to ja informacyjnie na temat kanału powiem tyle, że chciałabym nagrywać coś, czego jeszcze nie było na SSO. Ogólnie nie mam jeszcze dokładnego planu, co to będzie, ale chcę, żebyście wiedzieli, że od nikogo nie zgapiam. I właściwie poza amforą nikogo nie oglądam. Mimo, że mam w subskrypcjach milion tam kanałów, to i tak nie mam czasu ich po prostu oglądać. Więc wiedzcie, że nie oglądam ich, więc potem nie zgapiam z nich, rozumiecie? Bo nawet nie wiem, co one tam kręcą, więc... Więc po prostu nie mam czasu. Bardziej to blogi czytam o SSO, ale wiecie, to tak też. Głównie najczęściej oglądam kanał YouTube o ten oryginalny tego SSO. No dobra, i utknęłam tutaj. I pewnie zgubiłam też drogę. Świetnie, świetnie, świetnie. I widzimy się, jak ją znajdę. Niestety. No okej, mam nadzieję, że dobry trop złapałam. Chciałabym jeszcze tutaj rzucić kilka informacji, a mianowicie pierwszą informacją jest to, że Adrien będzie ze mną na stałe tutaj w odcinkach, ale będą też odcinki bez niej. I odcinki z nią będą oznaczane Mgiełka and Adrien SSO, a odcinki ze mną samą będą Mgiełka SSO. No to jest takie informacyjne. I postanowiłam, że odcinki z powrotu do przeszłości będą rzadko, bo jednak nie odniosło to takiego sukcesu, jak przewidywałam. Ale niemniej bardzo dużo osób to oglądało, więc będą. Ale nie tak jak mówiłam, że w niedzielę i w sobotę. Ale nie wiem, może co 2 tygodnie jakoś tak. Oczywiście napiszcie mi, czy chcecie częściej. Bo jeżeli ja będę widziała, że one przynoszą wam ten radość i szczęście i że chcecie je oglądać, to jak najbardziej będą one częściej. I poinformuję was o aktualnych dniach emisji. No i au. Ale zaraz, tu nie mam. Nie ma, okej, dobra. To oni są pewnie przed domem? Tak, są przed domem. No. Co do serialu, który zapowiadałam, będzie się pojawiał bardzo rzadko.
gdyż chcę, żeby on był dopracowany, bardzo dobrze zrobiony. I no niestety nie będzie jego tak często, bo chcę naprawdę, żeby on był zrobiony bardzo dobrze i trzeba na to poświęcić dużo czasu, także mnie zrozumcie. Pocałować na pożegnanie? Ale serio pocałować? Na pewno? Naprawdę? Dobra, musicie pocałować. O, ale jak do tego dojdzie? Wiem, musimy zatrzymać go na tak długo, żeby dał się pocałować mamie. Najlepiej będzie to zrobić w pomieszczeniu, w naszym domu. Jak Magdalena możemy się schować? Ja i Magdalena możemy się schować. Sądzisz, że powinniśmy rozpocząć przygotowania do niespodzianki już teraz, Magdalena? Słusznie, chodźmy do środka i zajmijmy się tym. No tak, ciekawe jaki mają dom. Mam nadzieję, że mają dom ładny. I może to będzie jakaś zapowiedź tych domów, co my mamy niedługo mieć własne, to wiecie. Co te meble były do użytku w przyszłości. I... O, wow! Przecież ten domek był taki malutki z zewnątrz. O, wow, ale ładnie. Usiąść można. Ja tu będę cały czas siedzieć. Nie, no dobra, odcinek przecież musi być. Ale wow, ja jemu kradnę ten dom. Autentycznie, on mi się tak podoba. I do serialów, jaki będzie mega. A te drzwi dokąd? No wow, jeżeli tak będą w przeszłości wyglądały nasze domy. Ludzie, pomyślcie, co to będzie. Wy wiecie, co to będzie. Tutaj jest ogródek taki, ale nie można usiąść na ławce, szkoda. Wow, i jeszcze raz wow. No, a może my będziemy sobie mogli kupować różne takie, wiecie, do tego i tapety, i lampy. Jej, ale ładnie tu mają. Naprawdę. Jesteś taki dzielny, syneczku. Co teraz zrobimy? No jak? Przecież zasadzkę. Ar, nie mów do mnie już jak do dziecka. Mamo, już nie jestem mały, ech. Schować za mebel. No dobra. Przeniesiemy kanapę. No, ale to chyba nie jest robota dla mnie. Ty przenieś ją. No. No i co, nie idziesz? Że mam sama to przenieść? Ale ja zdaję, jak łatwo. No tak, przenieś kolejny taki. Przeniesiemy. A chyba raczej ja przenoszę. No dobra. Ale po prostu jestem zaszokowana tym domem, jaki on jest piękny. Co prawda nie wyglądał tak z zewnątrz. Ale dobra. Słyszę, że ktoś nadchodzi, to musi być Tomasz. Ukryjcie się za kanapą. Ja wejdę na zewnątrz. W ogóle zobaczcie, ile PD podrosło. Takie zadania to ja lubię. No i dobra, czatujemy. Teraz albo nigdy. Witaj kochanie, tęskniłam za tobą. Puh. Oj mój biedaczku, wyglądasz na wycieńczonego. Jesteś głodny? Czuję się taki słaby. Razem pokonamy to choróbsko, kochanie. Wejdź do środka, zrobimy ci coś do jedzenia. Poczujesz się lepiej. Witam w domu, kochanie. Zdejmij buty i rozgość się. W końcu to też twój dom. Hihi. Hihi. Mhm. Dlaczego jesteś taka niespokojna? Co masz na myśli? Tylko zrobię ci coś do jedzenia. Hihi. Boże. Ale rozmowa. Co tu się dzieje? Odpowiedz. Niuch, niuch. Wyczuwam korzeń jarowicki. Nienawidzę korzenia jarowickiego. Nigdy go nie zjem. Proszę, Tomasie, wiem, że należy ci postępować wbrew sobie. Jest już za późno. Trochę... Aha, przejęła przede mną. Jestem taki cieniem dawnego Tomasa, którego kochałaś. Już Tomasa nie ma. Tomasie, nie mów tak, nigdy byś nie skrzywdził mnie. Nie chcę wyzdrowieć. Zejdź mi z drogi, bo coś ci zrobię. Bach.
zajmij się Edwardem. O nie, szybko Magdalena, zablokujmy drzwi, on musi pocałować mamę. Edmund, Magdalena, zejdź mi z oczu. Już. Ach, tato, nie możesz teraz odejść. Proszę, nie rób tego. Dlaczego nie chcę być razem? Już za późno na walkę. Jestem potworem. Zostaw mnie. Ach. No to idź, ale chociaż pocałuj mamę ostatni raz. Dobra, ostatni. Przepraszam, lice, muszę już iść. Do widzenia. O ja. Będą się całować? Nie no. O wow. Ajajajajaj. No i co? Wow. Kochanie, wow, udało się. Ale normalnie pocałowali się, nie wierzę. Wow. Co się stało? Ale on śmiesznie wygląda teraz. Nie wiem czemu, ale ładnie wyglądał, jakby był ropuchem. Tata, jesteś znowu sobą, juhu! Co? Czuję się jak dawniej, znowu jestem sobą. Tak bardzo tęskniłam, kochanie. Witaj w domu, chlip, chlip. Tak bardzo za wami tęskniłem, kochani. Nie było chwili, żebym o was nie myślał. Tylko chciałeś ich zjeść. Dokonaliśmy tego we trójkę. Magdalena przygotowała balsam. No, dajcie spokój. Przecież to nie ja przygotowałam, to ten doktorek przygotował. Przebiegły plan, haha. No a jak? Przebiegły. Dobra. I pewnie będzie zaraz koniec tego zadania. Dziękuję, Magdalena. Jeśli kiedykolwiek będziesz w potrzebie, tylko dzwoń. A teraz mi wpadł taki plan. A jeżeli pan Sand napił się tej wody i stał zły? O, to nie jest taki wcale. Albo ten, Dustin. Czy wy sądzicie o tym samym, co ja? No, widzicie, widzicie? Może odkryłam fabułę. Hehe, wątpię. No dobrze, teraz mamy wyjść na dwór. Dobra, wychodzimy. W ogóle jestem pod wrażeniem tej aktualizacji. Była bardzo ciekawa w ogóle i oprócz tego, że była ciekawa, to jeszcze dużo się działo, więc dobra, jedziemy dalej. W Sinodal, coś nam niesie, w Sinodal. Ale właściwie to nie rozumiem, o co chodzi z tymi przeprosinami, bo... Bo nie przypominam sobie, żeby ona kogoś tutaj, nie wiem, może już tak dawno to robiłam, że nie pamiętam, kogo ona ma przeprosić i w ogóle za co ma przeprosić. Ale dobra, niech będzie. Tylko gdzie ten ktoś jest? Aha, okej, okay, już widzę, to ona jest tam, ta dziewczyna. No coś z nią było, pamiętam. Okej. Okay. Cześć Magdalena, miło cię widzieć ponownie. Lisa, jak śmiesz pojawiać się tutaj? Ledwo uszłam z życiem. Czemu to zrobiłaś? O wow, co tu się wydarzyło? Magdalena, co ona tu robi z tobą? Serio? Magdalena, uważasz, że powinnam jej wysłuchać? Szczerze mówiąc, niezbyt mnie obchodzi, co ma do powiedzenia. Izabelo, przepraszam za wszystko, co przeze mnie przeszłaś. Ona wygląda jak jakiś złodziej. W ogóle ma te rękawiczki. Isa wyjaśnia, dlaczego tego dnia przestraszyła Atlas. Wybacz mi, Izabel. Oddam ci korzeń orwicki, którym cię zabrałam. A, to ona ukradła jej korzeń orwicki. Moje kochane biedaczki, oczywiście, że rozumiem, dlaczego to zrobiłaś. Szkoda tylko, że... Przepraszam, ale średnio stąd widzę. Chyba, że mnie nie zapytałaś, bo... Dziękuję, Izabel, i raz jeszcze przepraszam za wszystko. Następnym razem poproszę. Przyrzekam. Wracajmy. Myślisz, że mogłabyś pomóc mi dostać się do domu, Magdalena? Dziękuję. No dobra.
skoro już tak się zaprzyjaźniliśmy z tą rodziną, no to spoko, wsiadaj na konia i jedziemy. A właściwie czemu miałabym ich nie podwieźć, no? Ja mam dobre serce, podwiozę ciebie, Liso. Trochę mi się kojarzy z tą Lisą, wiecie. Tą z tych czterech jeźdźców dusz, więc... Dobra. I cała rodzinka w komplecie, jak ja się cieszę, że się wszystko udało. Jesteś z powrotem, dziękuję Magdalena, że pomogłaś w uzdrowieniu taty. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Wpadaj, kiedy chcesz. No wpadnę do waszego domu, a jak? Magdalena, jestem ci niezmiernie wdzięczna, że uratowałaś mnie od wiecznej zguby. Po ostatnie dni życia będę twoim dłużnikiem. A i daj spokój. O, będzie jakiś ciuszek. No, to wystarczy za podziękowanie. Magdalena, dziękuję za pomoc. No już przestańcie, no. Już milion graczy zrobiło tak samo. No, i będziemy się już pomału z wami żegnać. Założę tylko ten ciuszek i zobaczę, jak on wygląda. Śliczna, bardzo śliczna jest. No, ogólnie, jeśli chodzi o samą aktualizację, podobała mi się bardzo. Oczywiście wiem, że teraz aktualizacje będą takie krótkozadaniowe. I nie będzie takich większych, ponieważ niedługo szykuje się fabuła. Jak mnie doniosły źródła jakieś, nie wiem czy do końca pewne, to jest ona już w tłumaczeniu i będzie za około miesiąc, dwa miesiące, z czego się bardzo cieszę. No i właśnie, ponoć miała być ta osoba, ponoć ta w lesie, wiecie, miała dawać wyścigi. A nie ma wyścigów. Widzicie? A może faktycznie ona jest z tej fabuły? Bo nic z nią nie było w tym tygodniu. Nie było żadnych wyścigów, ani nic. Myślicie to co ja? Że ona będzie taką zapowiedzią fabuły trochę? Taką zajawką? W każdym razie nie było nic z nią i ona tam nadal stoi. Bo sprawdzałam. Więc tak, kochani moi. Strasznie podobała mi się ta aktualizacja. Piszcie, co sądzicie o tej aktualizacji. Czy podoba wam się dom Rockwellów? Czy w ogóle nie ukrywam, że mnie trochę wzruszyła nawet ta aktualizacja, ta historia tych Rockwellów i wszystko. No i czekam bardzo, bardzo czekam na zadania z fabułą. Może napiszcie mi, jak byście widzieli tą fabułę, jakbyście chcieli ją widzieć. Ja już opowiedziałam, jakbym ją chciała widzieć. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa waszego zdania. Opowiedzcie mi też, co sądzicie o dzisiejszych zadaniach. I czy w ogóle chcielibyście, nie wiem, jakieś nowe rasy koni? Bo ja bym na przykład chciała bardzo, aby dodali, odnowili Andaluzy i dodali hanowerskie konie. No ale to tak tylko, więc będę się już z wami teraz żegnać. Do zobaczenia w następnym odcinku, nie wiem jeszcze jakim. Trzymajcie się, do następnego i cześć. Pa, 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 pa. Pozdrawiamy z Mgiełką.